Crime and Investigation Polsat. Produkcja oryginalna. Zapraszamy na podcast Najgorsze zbrodnie Anglii, zrealizowany na podstawie kryminalnych serii dokumentalnych, które możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. W południowo-zachodnim Londynie w latach 2002-2004 zamordowane zostały 3 młode kobiety, a kilka innych brutalnie zaatakowano. Policja miała podejrzanego. Był nim Levi Belfield, ale trzeba było udowodnić mu winę. Śledczy nie zdawali sobie sprawy, że mają do czynienia z jednym z najniebezpieczniejszych zabójców w historii stolicy. Levi Belfield atakował błyskawicznie, zadając swoim ofiarom potworne, często śmiertelne obrażenia. Jego imię stało się synonimem zła. Belfield miał trudne dzieciństwo. Gdy miał zaledwie 10 lat, zmarł jego ojciec, co spowodowało, że jego relacja z matką stała się jeszcze bliższa. Ubóstwiał ją, kochał nad życie, a ona rozpieszczała go i nigdy nie uwierzyłaby, że mógłby zrobić coś złego. Ale już jako dziecko Levi miał kłopoty z prawem. W wieku 13 lat został skazany za wykroczenia drogowe i włamanie, a niedługo później za posiadanie broni i napaść. Jako nastolatek w niczym nie przypominał typowego bandyty. Miał wysoki, piskliwy wręcz głos i był niski, co sprawiało, że wyróżniał się w szkole. Był obiektem drwin, a nawet znęcania się ze strony rówieśników. W wieku 16 lat postanowił zmienić swoje życie i wygląd. Zaczął brać sterydy. Miał teraz umięśnione ramiona, nogi i szeroki kark. Był dumny ze swojej przemiany. Wydawało mu się, że budzi respekt. Na swoim profilu w serwisie społecznościowym chwalił się nowym wyglądem, podkreślając, jak bardzo się zmienił. Z biegiem lat Belfield stał się znany w swojej okolicy i miał spore powodzenie u kobiet. Był 4-krotnie żonaty i miał 11 dzieci. Brylował na imprezach, zachowując się niczym boss lokalnej mafii. Za tą fasadą charyzmatycznego i podziwianego mężczyzny krył się brutalny charakter. Przyjaciele z czasem zauważyli, że pod wpływem alkoholu Levi zmieniał się nie do poznania. Po kilku drinkach stawał się agresywny, a każda zabawa szybko zamieniała się w koszmar. Bywało, że prowokował bójki lub szalał pijany samochodem, nie zważając na bezpieczeństwo innych. W 2010 roku jedna z jego byłych żon zdecydowała się opowiedzieć swoją historię w wywiadzie dla kanału Crime and Investigation. Opisała mroczną stronę Belfielda, ujawniając przemoc, jakiej doświadczyła. Wspominała, że Levi niejednokrotnie ją gryzł, przypalał, kopał i bił. Pewnego dnia, gdy naprawiał samochód, uderzył ją narzędziem w tył głowy, rozcinając skórę tylko dlatego, że nie odpowiedziała na jego pytanie wystarczająco szybko. Dla niej to nie była nowość. To był typowy Levi Belfield, brutalny i nieprzewidywalny. Joe Collins, zanim wyszła za Levi'a, wiedziała, że ma on reputację podrywacza, ale nie była świadoma, że jego pierwsza żona odeszła po brutalnym pobiciu. Dopiero po ślubie odkryła, że jej mąż pała irracjonalną nienawiścią do blondynek. Pewnego dnia znalazła w domu gazetę, w której Levi pociął zdjęcia wszystkich blondynek. Kiedy go o to spytała, odpowiedział, że nienawidzi blondynek, bo według niego to dziwki, które powinny umrzeć. Joe nie wiedziała, czy jego nienawiść wynikała z tego, że jego matka miała bardzo ciemne włosy, czy może został skrzywdzony przez jakąś blondynkę w przeszłości. Belfield zatrudnił się jako ochroniarz. Ta praca dawała mu stały dostęp do młodych dziewcząt, które ustawiały się w kolejce, chcąc wejść do modnego klubu. Uważał uwodzenie nieletnich dziewczyn za swoistą oznakę męskości i wręcz powód do dumy.
W jednej ze swoich furgonetek umieścił nawet materac, tworząc przestrzeń, w której odurzał dziewczyny silnymi substancjami, takimi jak ketamina czy kokaina. Wykorzystywał dziewczyny, gdy były całkowicie nieświadome tego, co się z nimi dzieje. To, co dla niego było dowodem jego kontroli i siły, dla jego ofiar było traumatycznym koszmarem, który pozostawiał ich życie w ruinie. Między 1995 a 2001 rokiem do londyńskiej policji wpłynęło wiele skarg dotyczących ataków seksualnych, w których ofiary miały zamglone wspomnienia, najprawdopodobniej spowodowane nieświadomym zażyciem narkotyków. Śledczy podejrzewali, że sprawcą może być Belfield, ale brakowało twardych dowodów, takich jak ślady DNA, aby go jednoznacznie zidentyfikować i postawić przed sądem. W 2000 roku Belfield znalazł nową pracę w firmie zakładającej blokady na koła samochodów. Dodatkowo zajął się handlem używanymi pojazdami. Później śledczy odkryli, że samochody i furgonetki były kluczowe dla sposobu, w jaki popełniał swoje przestępstwa. To było jego modus operandi. Ciągle zmieniał samochody. Każdego dnia poruszał się innym pojazdem, co sprawiało, że niezwykle trudno było go namierzyć. Już w 1997 roku druga żona Belfielda, Jo Collins, miała dość przemocy i postanowiła odejść z ich toksycznego związku. Wystąpiła o zakaz zbliżania się, aby chronić siebie i dzieci. Podczas małżeństwa z Jo, Belfield nawiązał romans z 17-letnią Emmą Mills, sam mając wtedy 28 lat. Oczarował ją, a ona szybko się w nim zadłużyła. Urodziła mu dwoje dzieci. 21 marca 2002 roku 13-letnia Millie Dowler zaginęła po wyjściu z dworca kolejowego w Walton, zaledwie 4 minuty piechotą od domu Belfielda. Po wyjściu ze stacji skręciła w prawo w stronę swojego domu. Na przystanku autobusowym spotkała koleżankę, z którą rozmawiała przez chwilę. W okolicach godziny 16 Millie nagle zniknęła, jakby zapadła się pod ziemię. Wszyscy myśleli, że może po prostu poszła gdzieś z przyjaciółmi i że niebawem wróci. Rodzice Millie również wierzyli, że ich córka po prostu uciekła i apelowali do niej w mediach, aby wróciła do domu. Policja prowadziła poszukiwania, ale nie podejrzewano porwania, ponieważ nikt nie widział momentu, w którym dziewczynka zniknęła. Minęło 6 miesięcy, zanim odkryto, co się z nią stało, ale wtedy jeszcze nikt nie łączył tej sprawy z Belfieldem. Ten doskonale znał metody działania śledczych. Wiedział, że wyłączenie telefonu uniemożliwi policji namierzenie jego lokalizacji za pomocą triangulacji sygnału. W dniu zaginięcia Millie Dowler jego telefon był wyłączony aż przez 9,5 godziny. Gdy Emma, jego ówczesna żona, wróciła tego dnia z pracy, zauważyła coś niepokojącego. Belfield zmienił pościel, co nigdy wcześniej się nie zdarzało. Zdjął prześcieradło i poszewki, tłumacząc Emmie, że pies pobrudził łóżko. Wyrzucił także materac, a swoje ubranie zapakował w 2 worki na śmieci. W listopadzie 2002 roku, 6 miesięcy po zaginięciu Millie, jej szczątki zostały odnalezione w lesie. Policja była bezradna. Nie znaleziono żadnych śladów DNA ani innych dowodów fizycznych, które mogłyby naprowadzić na trop sprawcy. Żaden świadek nie widział momentu porwania, co sprawiło, że sprawa stała się jeszcze trudniejsza do rozwiązania. Belfield tego dnia jeździł DU, które nie było zarejestrowane na jego nazwisko. Właściciel samochodu wspomina, że Belfield powiedział mu, że pożyczył go kuzynce, co oczywiście nie spodobało się mężczyźnie. Zażądał zwrotu samochodu, a wtedy Belfield stwierdził, że auto zostało skradzione. Dziś wiemy, że to było kłamstwo. Belfield, zajmując się handlem używanymi samochodami, miał kontakty na złomowiskach. Dzięki temu mógł rozmontować samochód na części i skutecznie zatrzeć ślady.
Kilka miesięcy później, gdy śledczy przeglądali nagrania z kamer monitoringu z okolic, gdzie ostatni raz widziano Millie, dostrzegli czerwone DU krążące po okolicy. Nie powiązali go jednak z Belfieldem, ponieważ pojazd nie był na niego zarejestrowany. Dodatkowo policja nie miała pojęcia, że Belfield doskonale znał las, w którym znaleziono szczątki dziewczyny. Często chodził na spacery z psami w miejsce, gdzie później odkryto ciało Millie. Nie został formalnie powiązany z zabójstwem Millie Dowler. Niedługo potem doszło do kolejnej tragedii. Więcej historii True Crime odkryjesz w telewizji Crime and Investigation Polsat. 5 lutego 2003 roku 17-letnia Marsha McDonnell, studentka z południowo-zachodniego Londynu, wracała do domu po wieczorze spędzonym z przyjaciółmi w kinie w Kingston. Marsha złapała autobus i dojechała nim w pobliże swojego domu tuż po północy. Belfield, który krążył tego dnia swoim Oplem w okolicach przystanków, zauważył idącą samotnie dziewczynę. Zatrzymał się koło niej i wciągnął do samochodu. Następnie uderzył Marszę w głowę czymś ciężkim. Do brutalnego ataku doszło zaledwie 40 metrów od jej domu. Marsha McDonnell zmarła w szpitalu 2 dni później. Autopsja wykazała, że doznała licznych złamań czaszki oraz wylewu krwi do mózgu. Sprawca uciekł samochodem, nie pozostawiając żadnych śladów, które mogłyby naprowadzić policję na jego trop. W 2004 roku Belfield zamieszkał ze swoim przyjacielem, Pitem Rodriguezem. Pewnego dnia zadzwonił do niego, prosząc, aby ten wrócił do domu. Pitt wspomina, że był u znajomych, kiedy Belfield zadzwonił z propozycją obejrzenia filmu na DVD. Kiedy wrócił do domu, doszło między nimi do kłótni. Belfield w przypływie agresji zszedł za nim na dół i niespodziewanie uderzył go w głowę drewnianym młotkiem. Pitt odzyskał przytomność dopiero 6 tygodni później w szpitalu. Próbował przypomnieć sobie, co doprowadziło do tego, że znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Pewnego dnia do szpitala przyszedł mężczyzna, który, podając się za jego brata, próbował odwiedzić Pita. Personel medyczny zezwolił na wejście, ale mężczyzna zaczął się dziwnie zachowywać, co wzbudziło podejrzenia. Ochrona w końcu wyprowadziła go ze szpitala. Okazało się, że był to Belfield, który próbował dostać się do Pita i wyłączyć urządzenia, do których był podłączony. Po ataku na Pita policja skonfiskowała białego Forda należącego do Belfielda. Samochód był poobijany, ale nie udało się znaleźć dowodów łączących go z żadnymi przestępstwami. Policja podejrzewała, że Levi Belfield był zamieszany w wiele przestępstw popełnionych w latach 2000-2004, począwszy od brutalnych ataków poprzez wykorzystywanie seksualne, aż po handel narkotykami. Jednak na tamtym etapie śledczy nie podejrzewali, że mógł mieć jakikolwiek związek z zabójstwami 13-letniej Millie Dowler i 18-letniej Marszy McDonnell. W 2004 roku nie łączono jeszcze tych dwóch spraw, choć ofiary miały wspólne cechy. Były blondynkami, nastolatkami i ostatni raz widziano je w pobliżu przystanków autobusowych. Nie zabezpieczono jednak ani śladów DNA, ani nie było świadków, co uniemożliwiało ustalenie jakichkolwiek podobieństw między zbrodniami. 28 maja 2004 roku kolejna młoda blondynka stała się celem pozornie przypadkowego ataku. 18-letnia Kate Sheedy jechała autobusem późnym wieczorem. Wracała ze szkoły do domu. Wysiadła na przystanku i szła wzdłuż ulicy. Zauważyła po swojej stronie drogi białego vana z przyciemnianymi szybami, z odpalonym silnikiem, ale z wyłączonymi światłami. Toyotę Belfielda uchwyciły kamery monitoringu z pobliskiego pubu. Szybko ruszył, potrącając dziewczynę, a następnie cofnął i przejechał po niej, aby mieć pewność, że nie przeżyje.
Z przebitym płucem, walcząc o każdy oddech, Kate próbowała doczołgać się do domu. Zebrała się w sobie na tyle, żeby zadzwonić do matki i powiedzieć: ktoś mnie przejechał. Jestem na naszej ulicy. Kocham cię. Następnie zadzwoniła na pogotowie. Gdzie cię boli? Zapytała zaniepokojona kobieta. Wszędzie, odpowiedziała Kate z wyraźnym wysiłkiem. Kierowca zatrzymał się, żeby sprawdzić, czy żyje, a potem przejechał mnie znowu. Jeszcze raz? Zdziwiła się kobieta. Tak. Dwa razy? Tak, i bardzo mnie boli. Kate miała połamane żebra, pękniętą śledzionę, uszkodzony kręgosłup i inne ciężkie obrażenia. Na szczęście udało się jej przeżyć. W czerwcu 2004 roku policja po raz pierwszy zaczęła łączyć przerażające ataki, które miały miejsce w południowo-zachodnim Londynie. Jeden ze znajomych Belfielda wspomina, że ten, zazwyczaj twardy i pewny siebie, załamał się i popłakał po tym, jak jego współlokator Pete trafił do szpitala. Było jasne, że zaczynał się bać, że policja w końcu znajdzie dowody łączące go z tymi przestępstwami. Jego niepokój przeradzał się w panikę, a jeden z jego przyjaciół wspominał pewien incydent z ich wspólnych wakacji, który wyraźnie ukazywał stan emocjonalny Belfielda. Podczas pobytu na wakacjach w trakcie obiadu w restauracji kelnerka poinformowała ich, że dzień wcześniej na plaży zamordowano 14-letnią dziewczynkę. Na te słowa Belfield natychmiast wstał od stolika i bez słowa opuścił restaurację. Kiedy mężczyzna wrócił do hotelu, zastał Belfielda w pokoju, zdenerwowanego i wyraźnie zaniepokojonego. Spytał go, co się stało. Belfield odpowiedział, że źle się poczuł z powodu upału. W sierpniu 2004 roku doszło do kolejnej tragedii, która ponownie wstrząsnęła mieszkańcami Londynu. Ofiarą była 22-letnia francuska studentka Amelia Delagrange. Tego wieczoru Amelia była z przyjaciółmi w winiarni, gdzie wypiła kilka lampek wina. Około 21:30 postanowiła wrócić do domu. Wsiadła do autobusu, ale przegapiła swój przystanek. Ponieważ był to pogodny, sierpniowy wieczór, zdecydowała się pójść pieszo. Niestety Amelia nie miała pojęcia, że wkrótce jej spokojny spacer zamieni się w koszmar. Będąc młodą blondynką, idealnie pasowała do profilu ofiar, które wybierał Belfield. Auto pojawiło się znikąd i zaczęło ją śledzić. Belfield prawdopodobnie próbował nawiązać z nią kontakt. Być może zagadywał lub robił seksualne aluzje. Jednak ona starała się go ignorować i szła dalej. Mężczyzna brutalnie ją zaatakował, uderzając w tył głowy młotkiem lub innym tępym narzędziem. Amelia została znaleziona przez przypadkowego przechodnia, który początkowo sądził, że jest pijana. Dopiero gdy zobaczył ogromną ranę na jej głowie, zrozumiał, że sprawa jest poważna i wezwał pomoc. Niestety Amelia zmarła jeszcze tej samej nocy, nie odzyskawszy przytomności. Jej śmierć była punktem zwrotnym dla śledczych, którzy zaczęli łączyć ten atak z wcześniejszym zabójstwem Marszy McDonnell. Obydwie młode kobiety zostały zaatakowane od tyłu, tępym narzędziem, wkrótce po opuszczeniu autobusu. Mimo to policja nadal nie miała konkretnego podejrzanego, a społeczność Londynu żyła w strachu, bo na wolności grasował morderca. Pod koniec 2004 roku śledczy w końcu natrafili na przełomową wskazówkę, która mogła ich doprowadzić do mordercy Amelie Delagrange. Przeglądając dokładniej zapisy monitoringu z okolicy, zauważyli coś niepokojącego. Biały van krążył po okolicy przez 45 minut przed zabójstwem. Śledczy zaczęli podejrzewać, że kierowca tego pojazdu był w jakiś sposób związany z morderstwem. Po tym odkryciu policja postanowiła zaapelować do społeczeństwa o pomoc w zidentyfikowaniu kierowcy białego vana. W odpowiedzi zgłosił się świadek, który twierdził, że sprzedał taki pojazd mężczyźnie o imieniu Levi, pracującym przy zakładaniu blokad na koła.
Była to pierwsza wskazówka, która bezpośrednio łączyła Belfielda z pojazdem widzianym na miejscu zbrodni. Tymczasem Belfield odwiedzał swoją drugą żonę Joe Collins. Podczas spotkania zdradził jej, że zrobił coś strasznego, coś, co może wybaczyć mu jedynie Bóg. Wspomniał również, że gdy dowie się, co zrobił, nie uwierzy. Joe początkowo sądziła, że Levi przesadza, ale w miarę jak zaczęła łączyć fakty i składać wszystkie elementy układanki, zdecydowała się na krok, który mógł zmienić bieg śledztwa. Więcej historii True Crime odkryjesz w telewizji Crime and Investigation Polsat. Udała się na komisariat, wprost do Wydziału Zabójstw i opowiedziała o swoich podejrzeniach związanych z Belfieldem. Policja wysłuchała jej zeznań i zanotowała wszystkie szczegóły. Kiedy zapytali, dlaczego podejrzewa swojego byłego męża, odpowiedziała, że ten nienawidzi blondynek, a wszystkie ofiary, które zginęły lub zostały zaatakowane, miały jasne włosy. Dla śledczych ten drobny, ale znaczący szczegół był kluczowy. Natychmiast podjęli działania, by odnaleźć Belfielda oraz zlokalizować jego białego vana. Podjęto decyzję o ciągłej obserwacji Belfielda, licząc, że uda im się zdobyć wystarczające dowody, aby go aresztować. Zespół zaczynał pracę wcześnie rano, czekając pod domem Belfielda, aż wyjdzie i zacznie swoją codzienną rutynę. Belfield poruszał się po mieście białym vanem, zakładając blokady na koła. Ekipa policyjna miała ściśle określone instrukcje postępowania. Nie mogli interweniować ani go aresztować bez wyraźnego rozkazu głównego śledczego, chyba że sytuacja wymagałaby natychmiastowej interwencji. Pewnej niedzieli Belfield zatrzymał samochód przy przystanku autobusowym, gdzie stały dwie młode dziewczyny. Śledczy od razu się zaniepokoili, pamiętając, jak szybko Belfield potrafił atakować swoje ofiary. Byli gotowi do interwencji, ale musieli działać ostrożnie, by nie spłoszyć podejrzanego. Belfield rozpoczął rozmowę z dziewczynami, które okazały się być kuzynkami. Zapytał, ile mają lat, na co odpowiedziały, że 14 i 15. Levi bezwstydnie zasugerował, że pewnie są dziewicami. Dziewczyny, zaszokowane jego komentarzem, zwyzywały go, na co on odpowiedział obelgami, a następnie odjechał w przeciwnym kierunku. Policjanci odetchnęli z ulgą. Tym razem nie doszło do tragedii, ale z każdym kolejnym dniem rosło napięcie. Belfield ewidentnie szukał kolejnej ofiary, stosując modus operandi, który śledczy już z nim kojarzyli. Jednak teraz każdy jego ruch był bacznie obserwowany. Po 10 dniach nieustannej obserwacji, 22 listopada 2004 roku, policja podjęła decyzję o aresztowaniu Belfielda. Ekipa śledczych weszła do jego domu, ale ten wydawał się pusty. Dopiero po kilku godzinach intensywnego przeszukiwania budynku, śledczy w końcu odnaleźli podejrzanego. Ukrył się na strychu, nagi, schowany pod warstwą izolacji. Belfield został natychmiast aresztowany i przewieziony na komisariat, gdzie przeprowadzono pierwsze przesłuchania. Podczas nich śledczy koncentrowali się na wyjaśnieniu związków pomiędzy serią morderstw i ataków na młode blondynki, a Belfieldem oraz jego samochodami. Podejrzany konsekwentnie milczał, odpowiadając jedynie bez komentarza. Belfield zdawał się grać na czas, ale śledczy byli zdeterminowani, aby doprowadzić sprawę do końca i udowodnić mu winę. Po długotrwałym i szczegółowym śledztwie 2 marca 2006 roku Levi Belfield został oskarżony o zabójstwo Amélie de la Grange oraz próbę zabójstwa Kate Sheedy. Niecałe 3 miesiące później, 25 maja, zarzuty rozszerzono o morderstwo Marszy McDowell. Pomimo powagi zarzutów, Belfield nie przyznawał się do winy. 25 lutego 2008 roku, po trwającym prawie 2 lata procesie, przysięgli uznali go winnym wszystkich trzech czynów.
Następnego dnia sąd skazał go na dożywocie, podkreślając, że nigdy nie powinien zostać zwolniony. Dla Brytyjczyków oznaczało to koniec strachu i ulgę, ponieważ niebezpieczny przestępca zniknął z ulic południowo-zachodniego Londynu. Jednak mimo tego sukcesu wciąż pozostawała nierozwiązana zagadka śmierci 13-letniej Millie Dowler, której zabójstwo miało miejsce w 2002 roku. Podczas przesłuchań, nawet po wyroku skazującym, Belfield konsekwentnie milczał. Na pytania o swoją winę, czy o to, co robił w dniu zniknięcia Millie, odpowiadał jedynie bez komentarza. Śledczy nie mieli wątpliwości, że mógł być zamieszany w jej śmierć, zważywszy na to, że mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie Millie widziano po raz ostatni. Jego milczenie i upór jedynie wzmagały te podejrzenia i utwierdzały wszystkich w przekonaniu, że to on jest mordercą dziewczynki. Śledztwo w sprawie zabójstwa Millie Dowler trwało nadal, nawet po skazaniu Belfielda za inne zbrodnie. Policja w Surrey nie zamierzała porzucać sprawy. 6 lat później, po ogłoszeniu wyroku w sprawie 3 innych morderstw, doszło do przełomu. Nagłówki gazet donosiły o możliwym związku między śmiercią Millie a Belfieldem. Wiedza o skłonnościach Belfielda do atakowania młodych, jasnowłosych dziewczyn i fakt, że mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie ostatni raz widziano Millie, były zbyt oczywiste, by je zignorować. W marcu 2010 roku Levi Belfield został wyprowadzony z celi na przesłuchanie w związku z zaginięciem Millie Dowler. Śledczy przedstawili mu nowe dowody, które wskazywały na jego udział w tej zbrodni. Przypomnieli mu o relacji jego żony, która wspominała, że dzień po zaginięciu Millie zauważyła, jak zmienił pościel, zachowanie, które wydawało się podejrzane i bezsensowne. Mimo to Belfield nadal nie zamierzał współpracować. Naprawdę uważasz, że 21 i 22 marca 2002 roku zachowywałeś się jak niewinny człowiek? Pytali go śledczy. Bez komentarza. Odpowiadał Belfield jak mantrę, powtarzając te same słowa przy każdym pytaniu. Zgromadzenie wystarczających dowodów, by postawić go przed sądem, zajęło śledczym 6,5 roku. Każde pytanie dotyczące jego winy czy jej braku spotykało się z tym samym milczeniem. Jesteś niewinny? Jeśli tak, to powiedz, nalegali. Bez komentarza, odpowiadał Belfield, patrząc śledczym prosto w oczy. Jego spojrzenie było zimne i puste, bez najmniejszego śladu emocji. Colin Sutton, główny śledczy, wspominał później. Najbardziej uderzające były jego oczy. Ciemne, zimne i bez błysku. Patrząc w nie, nie widziałeś nic. To najniebezpieczniejszy i najdziwniejszy człowiek, z jakim się spotkałem. W maju 2011 roku, podczas procesu w londyńskim Old Bailey, jeden z dziennikarzy był świadkiem groźnego i niepokojącego zachowania Belfielda. Kiedy przysięgli, udali się na miejsce, gdzie ostatni raz widziano Millie, Belfield zachowywał się arogancko i bezczelnie. Jedna z dziennikarek, blondynka, która przypominała z wyglądu jego ofiary, zwróciła jego uwagę. Belfield odwrócił się i spojrzał na tę blondynkę. To przerażające. Stanął, spojrzał, mrugnął i uśmiechnął się. 23 czerwca 2011 roku Belfielda uznano winnym zabójstwa 13-letniej Millie Dowler, co uczyniło go jedynym więźniem w Wielkiej Brytanii z 2 wyrokami dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Zbrodnie Belfielda miały nieoczekiwane konsekwencje, które wykraczały daleko poza same tragiczne wydarzenia. Jego czyny stały się katalizatorem jednego z największych skandali prasowych w historii Wielkiej Brytanii, który doprowadził do upadku jednej z najbardziej wpływowych firm medialnych na świecie. W trakcie śledztwa w sprawie zaginięcia Millie Dowler, jeden z prywatnych detektywów, zatrudnionych przez tabloid News of the World,
Włamał się do jej telefonu komórkowego, starając się uzyskać informacje, które mogłyby pomóc w sprzedaży gazety. Ta nieetyczna i nielegalna praktyka stała się fundamentem skandalu, który wybuchł kilka lat później, kiedy odkryto, że News of the World regularnie łamało prawo, podsłuchując rozmowy telefoniczne nie tylko osób publicznych, ale także ofiar przestępstw i ich rodzin. Gdy fakt, że telefon Millie został zhakowany na zlecenie mediów, wyszedł na jaw, opinia publiczna była wstrząśnięta i oburzona. Jak na ironię, Levi Belfield, człowiek odpowiedzialny za niewyobrażalną krzywdę, przyczynił się do upadku jednej z najbardziej wpływowych brytyjskich gazet. Skandal zakończył się zamknięciem News of the World i doprowadził do przeprowadzenia śledztwa, które ujawniło stosowanie nieetycznych praktyk w wielu brytyjskich mediach. Przez lata rodzina Millie Dowler żyła w niepewności i bólu, próbując zrozumieć, co spotkało ich córkę. Skandal z hakerami, który wybuchł w związku z jej sprawą, wstrząsnął fundamentami brytyjskiego dziennikarstwa, zmuszając media do refleksji nad granicami etyki i moralności. Dla rodziny Millie te wydarzenia nie przyniosły ukojenia. Przez długi czas nie znali prawdy o ostatnich godzinach życia ich córki. Ich codzienność była przepełniona bólem i niepewnością, a każda próba zbliżenia się do prawdy kończyła się bezowocnie. Levi Belfield doskonale zdawał sobie sprawę, że wiedza, którą posiadał, dawała mu przewagę nad wszystkimi, z rodzicami swoich ofiar włącznie. Wykorzystywał tę wiedzę, aby manipulować ludźmi i kontrolować sytuację, nawet zza więziennych murów. Swoje sekrety traktował jak broń, której używał, by utrzymywać w napięciu śledczych i społeczeństwo. To, że przez lata potrafił skutecznie ukrywać swoje najmroczniejsze czyny, wzmacniało jego poczucie władzy. Prawdopodobnie nie wszystkie zbrodnie Belfielda zostały wyjaśnione. Jego przestępcza przeszłość sięga lat 70., a wciąż istnieje wiele nierozwiązanych spraw, które mogą być z nim powiązane. Niektóre zaginięcia i morderstwa, które miały miejsce na przestrzeni dekad, nadal czekają na wyjaśnienie. Dla rodzin ofiar to wieczna niewiadoma, dla śledczych wyzwanie, a dla Belfielda kolejna gra, w której czuje się mistrzem. Czy jego lista zbrodni jest dłuższa niż ktokolwiek przypuszcza? Jak wiele tajemnic zabrał ze sobą do więzienia, a ile z nich wciąż czeka na odkrycie? To pytania, na które odpowiedzi mogą nigdy nie nadejść. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału na YouTubie, to warto to zrobić, aby nie przegapić naszych podcastów i innych materiałów, które publikujemy. Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią na temat tego, czego właśnie wysłuchałeś, to zapraszamy do zostawienia komentarza. Za każdy dziękujemy. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 32, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, Orange pozycja 42, w sieci TOJA numer 354, a w UPC 116 lub 405. Zapraszamy.